W barwach Zetki ją przygodę, dawca wzruszeń i radości. Zetce strzelał pierwsze gole, by dać przykład potomności. Mistrza Polski miał w Widzewie ogrom goli z cud celności. Nim poznali go Hiszpanie, w Juventusie się rozgościł. Legenda boisk, dwudziestka w koronie, same do braz składają się dłonie. Pelodinotę, piłkarz półwiecza, to Zbigniew Boniek, nikt nie zaprzecza. Legenda boisk, dwudziestka w koronie, same do braz składają się dłonie. Pelodinotę, piłkarz półwiecza, to Zbigniew Boniek, nikt nie zaprzecza. Pasmo zwycięstw miał w Turynie, w Romie słynął z waleczności. Żaden bramkarz, stoper żaden, nie powstrzymał tej szybkości. Jako prezes już w ojczyźnie, dzięki swojej wytrwałości, naszą kadrę wraz z trenerem wiedzie ku nieśmiertelności. Legenda boisk, dwudziestka w koronie, same do braw składają się dłonie. Pelodinotę, piłkarz półwiecza, to Zbigniew Boniek, nikt nie zaprzecza. Legenda boisk, dwudziestka w koronie, same do braw składają się dłonie. Pelodinotę, piłkarz półwiecza, to Zbigniew Boniek, nikt nie zaprzecza. Ole!